związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym w dniu 19 marca 2013 roku w miejscowości Mikanowo w prokuraturze okręgowej w Włocławku zostało wszczęte śledztwo w sprawie sprowadzenia właśnie w tym dniu katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu, która skutkowała śmiercią dwóch mężczyzn i w wyniku której wiele osób doznało obrażeń ciała. To jest o czyn z artykułu 173, paragraf 3 kodeksu karnego. Niestety dwie osoby na skutek odniesionych obrażeń zginęły na miejscu. To młodzi mężczyźni w wieku 30 i 20 lat. Akcja przebiegała dość w trudnych warunkach z uwagi na to, że w tym autobusie podróżowało ponad 50 osób, młodych ludzi. Był to jeden z trzech autobusów, dokładnie środkowy, który wypadł z jezdni na lewy pas, przewrócił się na lewą stronę. I tragedii tego dopełnia to, że dwie osoby wyleciały przez okno, dwóch z tych młodych mężczyzn, i zostały przygniecione przez ten bok tego pojazdu. Po wydobyciu ze środka pojazdu osoby poszkodowane, były to osoby, które miały obrażenia głowy, kończyn górnych, dolnych. Użyliśmy poduszek, i za pomocą których podnieśliśmy ten autobus i wydobyliśmy te dwa ciała tych dwóch mężczyzn. Jeśli chodzi o akcję, skierowaliśmy cztery zastępy na miejsce, dodatkowo jednostkę najbliższą, a więc jednostkę z Lubania. Ewakuacja odbywała się przez szybę przednią tego autobusu oraz przez dwa włazy dachowe. Ranni trafili do szpitali we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim oraz Toruniu. Ci w dobrym stanie po przebadaniu przez lekarzy opuścili już szpital. Do szpitala było przyjęte 12 osób, dwie na oddziale intensywną terapię, to są pacjenci dziś po zaopatrzeniu chirurgicznym są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Natomiast pozostali pacjenci przebywają na oddziałach ortopedii, chirurgii i neurochirurgii. Z całej tej dwunastki jedna osoba z oddziału chirurgii dziecięcej została zabrana do domu. Natomiast jeszcze dwie z oddziału ortopedii będą zawożone do Gdańska. Ratownictwo medyczne w Włocławku funkcjonuje wyśmienicie. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, ponieważ nawet z Urzędu Marszałkowskiego z województwa pomorskiego dzwonili do mnie z gratulacjami. Miło przyjmować te gratulacje i bardzo dziękuję pracownikom stacji pogotowia, jak i pracownikom SOR-u, że tak sprawnie i w taki profesjonalny sposób zabezpieczyli pacjentów w tym tragicznym wydarzeniu. Aby pomóc poszkodowanym, włocławscy kibice przez ostatnie dwa dni oddawali dla nich krew. Sam jestem kibicem i myślę, że w takiej sytuacji, jaką oni, w jakiej znaleźli się kibice Lechii Gdańsk, no to wszyscy powinniśmy w Polsce pomóc sobie, chociaż w ten sposób, żeby tam oddać te pół litra krwi, no to jest niewiele, ale zawsze coś. Mogą oddawać również dawcy krwi z innych miast, na przykład z Gdańska czy z Gdyni, z przeznaczeniem właśnie na nasze Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy z dopiskiem, że dla kibiców Lechii Gdańsk. Jeszcze jutro można oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Rejestracja odbywać się będzie od 7 do 11. Należy ze sobą zabrać dowód tożsamości ważny ze zdjęciem, być po lekkim śniadaniu, no nie być w trakcie przyjmowania jakichś lekarstw. Warto tutaj dodać, że już jak gdyby swój akces do poparcia tej akcji zbiórki krwi wyraziły włocławskie kluby piłkarskie, czyli Dwunastka, Lider i Włocławia, i dlatego też apeluję do wszystkich kibiców piłkarskich jak gdyby odrzucenie animozji i no też pójście i oddanie tej krwi, bo ci młodzi chłopcy, ci kibice, którzy są poszkodowani w tym wypadku, po prostu walczą o życie. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji z Włocławka przy udziale prokuratora przeprowadzili do oględziny miejsca zdarzenia, a następnie przeprowadzono oględziny pojazdu, autokaru, który uczestniczył w tym zdarzeniu drogowym. Zostali przesłuchani świadkowie, między innymi zmiennik kierowcy, który brał udział bezpośrednio w tym zdarzeniu drogowym. No chcę powiedzieć, że z zeznań tego kierowcy wynika, iż w momencie zamiany na krześle kierowcy, kiedy on już przestał kierować, ten, który składał nam zeznania, oświadczył, zasnął i nie jest w stanie powiedzieć, co spowodowało, iż prowadzący autokar kierowca zjechał na lewy pas, a następnie doprowadził do tego, iż pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na pole.
Więc tu nie wiemy jeszcze, jaka była bezpośrednia przyczyna. Nie wykluczamy tego, że kierowca zasłabł. Może było to spowodowane względami chorobowymi. Prokuratura bierze też pod uwagę fakt, że 19 marca wiał silny wiatr i warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Padał śnieg, a na drodze było ślizgo. Po zgromadzeniu istotnego materiału dowodowego zostaną oficjalnie podane przyczyny tragedii.